Duszan, za to twój pierwszy okres przygotowawczy w barwach Lechigdańsk. Gdańsk. Wiadomo, że piłkarze nie przepadają za tym czasem. Jak wspominasz te ostatnie tygodnie? Wymagające, bo treningi były inne, ale tak dwa razy dziennie się trenowało i jestem szczęśliwy, że to już skończyło jutro rozpoczynamy ekstra klasę, bo po to się trenuje, żeby grać i nie tylko mocno pracować dzień, 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 bo dwa tygodnie były wymagające. Wszyscy pamiętamy Twoją minę po ostatnim meczu poprzedniego sezonu w Warszawie, jednak ten temat odcinamy już wszyscy także grubą kreską. Przed nami mecz inaugurujący nowy sezon w Płocku, w którym podobno jeszcze nie grałeś. Nie, jeszcze w Płocku nie, nie miałem tą możliwość i mam nadzieję, że rozpocznę od wygranej. Jest taki mit pierwszego meczu w sezonie, że ten mecz jest bardzo ważny i że od niego zależy to, jak potem będą wyglądały kolejne kolejki. Czy ty się z tym zgadzasz? Nie, nie zgadzam się z tym, bo. To jest tylko ten jeden mecz i potem jest 36 kolejnych. Fajnie wygrać, fajnie pokazać dobrą grę, ale uważam, że jakby się coś wydarzyło i my byśmy nie wygrali ten mecz, to nic się nie dzieje, bo będą kolejne, ale staraliśmy się przez, powiedzmy teraz już te trzy tygodnie, przygotować się do tego meczu tak, żebyśmy go wygrali. Niemniej jednak na pewno fajnie by było odwrócić tą passę meczów wyjazdowych w nowym sezonie. Nie, żadna pas nie ma pasji, czy serii, czy czegoś, jest to mecz jak, jak każdy inny i to, że jest wyjazd, rozpoczynamy na wyjeździe w Płocku i w naszych rękach, głowach, nogach jest to, żebyśmy wygrali. Dziennikarze wyliczają Ci te minuty bez straconej bramki, wiem, że nie przywiązujesz do tego zbytnio uwagi, ale czy masz jakiś swój osobisty cel na nowy sezon? Pokonać Matusza Podlatowskiego. <laughs> Dziękuję.